Dzień dobry, Katarzyna Karaśkiewicz. W dzisiejszych informacjach trwa budowa szpitala tymczasowego w Płocku, konferencja o cyberprzestrzeni, a na koniec prace związane z budową wiaduktu obok ZOO. Budowa trwa. Szpital tymczasowy, którego budową w Płocku zajął się PKN Orlen, rośnie w oczach. Wkrótce przyjmowani będą pierwsi pacjenci. To imponująca inwestycja, która jest bardzo potrzebna w Płocku. PKN Orlen buduje tak zwany szpital tymczasowy, do którego trafią pacjenci chorzy na COVID-19. Jak zdradził w rozmowie z nami dyrektor placówki na Winiarach, która jest partnerem przedsięwzięcia, prace posuwają się bardzo szybko. Jestem pod wrażeniem tej inwestycji i jej szybkości powstawania. Mogę opowiedzieć z całym przekonaniem, jeżeli się nic nie wydarzy, że na koniec listopada ten szpital będzie jak gdyby przekazany do użytkowania szpitalowi. Role są podzielone. Szpital ma wybudować PKN Orlen i podtrzymywać jego funkcjonowanie. Rolą szpitala jest na tym obiekcie wykonywać usługi medyczne, procedury, czyli leczyć pacjentów. Jak deklarował dyrektor Kwiatkowski, budowa takiej placówki w Płocku jest niezmiernie potrzebna. I ten szpital, jak powiedziałem wcześniej, jest niezmiernie potrzebny i jestem spokojny o ten, jak nie wcześniej, 30 listopada, że on ruszy. Czy on ruszy cały? Tu jest wielki znak zapytania, ponieważ cały czas trwa rekrutacja kadry lekarskiej, pielęgniarskiej, ratowników. No to jest największe, jak gdyby, wąskie gardło w tym wszystkim, ponieważ no nie ma tego na rynku. To nie znaczy, że momentalnie pojawi się tutaj ilość tam lekarzy, ileś pielęgniarek, którzy są, jak gdyby, oczekują na ofertę pracy. Ale pomału na początek, może 50 łóżek da się obstawić pracownikami, żeby to na początku ruszyło. Przypomnijmy, placówka, w której planowane jest przygotowanie około 200 łóżek dla pacjentów, powstanie na terenie Centrum Badawczo-Rozwojowego PKN Orlen w Płocku. W ostatni piątek listopada Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku organizuje konferencję. Jej tematem będzie cyberprzestrzeń. Czy filtry są jedynie na Instagramie, czy też w naszych głowach? Czy będąc nieustannie w sieci mamy przesyt, czy niedosyt kontaktów? Czy jest ryzyko i szanse wykorzystania internetu w relacjach międzyludzkich nie tylko w czasie pandemii? Odpowiedzi na te pytania udzielą specjaliści już 27 listopada podczas konferencji online. Podczas konferencji, która będzie organizowana online, wystąpi profesor Jacek Pyżalski, który opowie o wnioskach z badań, które były przeprowadzone wśród młodzieży na temat ich obecności w internecie. Będzie również Paweł Łaszkiewicz, psycholog, który opowie o zjawisku, którego chyba nie dostrzegamy, ponieważ dotyczy on filtrów na Instagramie, między innymi. Jakim potrafią być zagrożeniem dla naszej psychiki i też jak zaburzają nasze postrzeganie rzeczywistości. Wystąpi również Hanna Drzewiecka-Krawczyk, która opowie o swoich badaniach, które przeprowadzała wśród młodzieży na temat cyberprzestrzeni. Jak przekonują organizatorzy, choć czas pandemii koronawirusa bez dostępu do internetu byłby bardzo ciężki. Ten okres skłania również do przesady w jego korzystaniu. Znalezienie złotego środka nie jest łatwe, szczególnie w czasie pandemii. Wszystkie działania, które podejmowaliśmy w kierunku tego, żeby wyjść z tego internetu chociaż na chwilę i złapać oddech, spowodowały teraz, że musimy do tego internetu przerzucić wszystkie nasze aktywności, czyli pracę, edukację, nasze relacje ze znajomymi. Jakie są tego efekty, jakie są konsekwencje tego, kiedy dobrodziejstwo internetu staje się przekleństwem, o tym właśnie będziemy mówić podczas konferencji Brak sieci, piąty jeździec apokalipsy, czyli jak okiełznać cyberprzestrzeń w czasie pandemii. Do udziału w konferencji zaproszeni są przede wszystkim nauczyciele. Zgłoszenie można składać do 23 listopada na stronie plock.mscdn.pl. Bez problemu przetrwał prawie 130 ton nacisku. Mowa o nowym wiadukcie prowadzącym do Płockiego Ogrodu Zoologicznego. Obiekt przeszedł pomyślnie testy i będzie można go użytkować. Na nowym wiadukcie zaparkowały 4 ciężarówki, które w miniony piątek testowały wytrzymałość obiektu. Te ważące w sumie 130 ton pojazdy to elementy próby obciążeniowej gotowego już obiektu, który czeka już tylko na pozwolenie na użytkowanie. Przypomnijmy, budowa wiaduktu przy ogrodzie zoologicznym jest elementem drugiego etapu programu mobilności miejskiej. Jak podaje Urząd Miasta, inwestycja ta to nie tylko budowa nowego wiaduktu, ale także rozbiórka starego obiektu oraz
oraz przebudowa istniejącej sieci. Koszt budowy wiaduktu to 8 milionów złotych. Serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne wydanie informacji.